Hej! Dziś zagramy sobie w pierwszego samorosta, debiutancką grę studia Amanita Design, studia, które uwielbiam. O samorosta byłem pytany przez kilka osób, ale wcześniej chyba dwa razy podchodziłem do nagrywania i za każdym razem napotykałem na jakieś problemy techniczne. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku. Jest to krótka, darmowa gra i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zacznijmy! Jak widać, kurs kolizyjny. Nasz bohater, sympatyczny stworek, odkrył, że planeta, na której zamieszkuje, znajduje się na kursie kolizyjnym z inną niewielką planetą. No i poleciał swoim statkiem kosmicznym na tę drugą planetę, aby jakoś zapobiec zderzeniu, aby zapobiec tragedii. No i oto pierwszy tubylec, dość sympatycznie wyglądający. Widać, lubiący sobie zapalić jakiś środek, sądząc po minie, na rozluźnienie. Gra polega na klikaniu w odpowiednie miejsca, w odpowiedniej kolejności. Taki typowy klikacz, jak ja to mówię. Uruchomiliśmy teraz wyciąg, no i nasz bohater na nartach wjeżdża na sam szczyt. No i teraz musimy odpowiednio ustawić drogowskaz, by zjechał we właściwą stronę. Nie chce, bo drogę blokuje mu jeden z tubylców, którego przegoniliśmy właśnie klikając na niego. Taki sympatyczny interfejs. Nie ma tutaj przedmiotów, które gromadzimy w ekwipunku. Natomiast trzeba być spostrzegawczym, bo każdy szczegół ma znaczenie. Możemy też klikać na poszczególne miejsca interaktywne, no i oglądać sympatyczne scenki. Gra jest fajnie udźwiękowiona. Udźwiękowienie będzie później cechą charakterystyczną, wielką zaletą generalnie gier studia Amanita, podobnie jak przeurocza grafika. No i generalnie wdzięk, który wylewa się z każdej pojedynczej scenki wszystkich gier bez wyjątku tego studia. Znaleźliśmy się tutaj w trudnym położeniu. Ale jak widać, skoczność jest mocną stroną naszego bohatera. Jest też lekki, także utrzymała go ość. Szkielet ryby w zasadzie. No i co teraz? Ach, nie sięga do ust. Grafika gier studia Amanita jest bardzo artystyczna, powiedziałbym. Widać artystyczne formy, formy, które tworzą świat, który nie jest odwzorowaniem naszej rzeczywistości, ale jest takim nowym tworem, ale tworem bardzo spójnym wewnętrznie. Widzimy, co to spowodowało. Każda akcja wywołuje reakcję. Są kwiaty, więc trzeba je jeszcze zapylić. A tutaj pan z żarówką na głowie.
Albo z żarówką na szyi, bo widać, że głowy nie ma w ogóle. No i w ten oto dziwny sposób uruchomiliśmy taką windę, która nas może zabrać gdzieś na dół. Jakoś, o! Tędy otworzymy sobie drzwi, no i możemy wędrować w kolejne partie wyspy latającej. Tutaj, jak widzicie, plansze, pojedyncze miejscówki są różnych rozmiarów. Tutaj są paski po bokach, wcześniej cały ekran wypełniały te plansze. Oczywiście nie wiem, jak to będzie po przetworzeniu do wideo na YouTube, ale to jest akurat mniej ważne, stąd nie możemy się na razie wydostać, bo zawiśliśmy na gałęzi. Tutaj jakieś korniki, czy też inne owady. Ach, ale my tutaj wołamy dzięcioła i on pomaga się nam uporać, a widać, że ten dźwięk tych korników, tę naszą wiewiórkę, czy czymkolwiek jest to sympatyczne stworzenie, bardzo jej przeszkadza. I nie chcę włączyć tutaj muzyki, a ma jakiś gramofon. Zatem dzięcioł na ratunek. Mamy też sowę, która śpi. Samorost jest darmową grą, ale jest pierwszą częścią składającej się obecnie z trzech odsłon serii. Pozostałe dwie są już komercyjne, trzeba za nie zapłacić. No i muzyka. Bardzo ładny motyw dźwiękowy, ale on w dalszym ciągu nie potrafi rozbudzić sowy, która jest nam potrzebna, aby przejść do następnej lokacji, zatem musimy zmienić płytę. Sowa nadal śpi. Ale teraz już nie. To ją rozruszało. Tutaj mamy mrówki, mamy też mrówkojada, ale na razie musimy ustabilizować swoją pozycję. I wyleść. Tutaj zmienimy trasę mrówek. Co się stanie? Widzimy, co się dzieje, kiedy próbujemy wejść po schodach. Atakuje nas mrówkojad, ale wypluwa. Jesteśmy jednak zbyt dużych rozmiarów jak na niego i nie jesteśmy mrówką. Zatem musimy czekać, aż połknie jakąś mrówkę i wtedy może uda nam się dostać na górę. Teraz. Póki jeszcze nie jest głodny. Udało się. A tu będziemy mieć zagadkę logiczną, powiedzmy, że logiczną. Na pamięć, no, na spostrzegawczość. Widzimy czerwone światełka na drzwiach. W dolnym rzędzie mamy 3, w górnym na trzeciej pozycji 1. No i tak samo tutaj w maszynie ustawiamy. I możemy wleźć do środka. Tutaj widać jest coś związanego z drabiną. Te przyciski nic nie robią. Kierunek dalej jest taki sam. Tylko przy 50 stopniach, zdaje się, że tylko, wysuwa się drabina, ale my mamy ustawić właśnie 50 stopni. Bo widzimy tutaj, kół równa się 50. To jest ta podpowiedź, która nam mówi, że przy 50 stopniach
stopniach, jeśli to są stopnie, drabina się wysuwa. I możemy wleźć tam na górę. Do sterowni, czy cokolwiek to jest. Uruchamiamy mechanizmy i zmieniamy kierunek. Jak widać, zdołaliśmy zapobiec kolizji i możemy wrócić na swoją planetę. Od tego wszystko się zaczęło. Pierwsza gra stworzona przez Jakuba Dworskiego i Tomasa Dworaka. Zdaje się, że Tomas Dworak później odpowiadał za muzykę do gier Amanity, być może i tutaj. No generalnie, nie chcę się pomylić, ale tak mi się jakoś wydaje, generalnie to jest początek. Początek wszystkiego, co dobre w wykonaniu studia Amanita, czyli kolejnych samorostów, gry Machinarium, jednej z moich ulubionych przygodówek, a także Botanikuli, Huchela, no i tych najnowszych tytułów zapowiedzianego Krix oraz tego, który wyszedł w tym roku i zapomniałem jego nazwę w tej chwili, bo wyszedł tak znienacka, a jeszcze nie grałem, chociaż mam zamiar oczywiście. W każdym razie no, Amanita Design to jest studio, które uwielbiam, ich gry charakteryzuje taki wdzięk, taką ma się dziecięcą radość z ich przechodzenia. No oczywiście pierwszy samorost to jest takie preludium do tego, co było później. No, ta gra może zachwycać grafiką, udźwiękowieniem, prostotą i wdziękiem, natomiast oczywiście nie jest ona tak złożona, nie jest ona tak długa i może nawet nie ma aż tak wiele wdzięku jak kolejne gry, po prostu nie zdążyła ich pokazać w ciągu tych 10 minut rozgrywki. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważna gra, bo nie wiem, czy stworzyła nowy podgatunek, ale gry tego typu, często darmowe, zaczęły się później ukazywać i Samorost chyba był pierwszą tego typu produkcją. Ale jakże udaną, jakże uroczą. I fajnie. Bardzo się cieszę, że studio Amanita powstało i tak się później rozwinęło. Myślę, że jest to jedno z lepszych i bardziej zasłużonych dla przygodówek studiów deweloperskich ostatnich lat, mimo że ich gry w zasadzie w ogóle nie mają tekstu, chociaż miewają dymki z obrazkami. Ale to też jest plus, ponieważ niezależnie od znajomości języka angielskiego czy też jakiegokolwiek innego, każdy może w nie z powodzeniem grać. Oczywiście gier darmowych nie oceniam, natomiast no fajnie, fajnie. Cieszę się, że mogłem wam pokazać pierwszą część gry Samorost. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!